Tak, no te drzewa są sadzone co roku w ilości większej niż wycinane, no ale taka jest natura drzew, że część z tych drzew po prostu niszczeje i grozi katastrofą i zawaleniem. No i wtedy niestety cięcia sanitarne są konieczne, ale zapewniam pytającego i wszystkich jeleniogórzan, że więcej drzew sadzimy niż wycinamy. Kandydat osobiście się nie zajmie odnową drzewostanu, natomiast powinna być powołana w samym ratuszu funkcja ogrodnika, tak, który będzie dbał o przestrzeń, ład, między innymi w zakresie drzewostanu. Mi też się to nie podoba. Oczywiście jak najbardziej uważam, że brakuje nam różnego rodzaju krzewów, drzew ozdobnych. Jak najbardziej jestem za tym, żeby uzupełnić wycięte stare drzewa nowymi, tak żeby było więcej, że tak powiem, tlenu w Jeleniej Górze. Tak, jestem takim miłośnikiem przyrody, amatorem oczywiście. Zawsze mnie boli, jak są wycinane drzewa. Może czasem trzeba z powodów higienicznych, zdrowotnych, bo drzewo może jest już tak naruszone, że zagraża bezpieczeństwu. Ale jestem za tym i pewnie też poczynię kroki, jeżeli tak mi przyjdzie, na odnowienie tego, co zostało wycięte. Jelenia Góra jest miastem zieleni i z pewnością w tych miejscach, gdzie brakuje tej zieleni, zieleń zostanie zorganizowana, a w wielu miejscach także odtworzona. Nie jestem jednak zwolennikiem sadzenia drzew przy traktach komunikacyjnych, które dodatkowo tworzą niebezpieczeństwo dla zmotoryzowanych. No, wycinka drzew nie wynikała z czyjegoś kaprysu, to po pierwsze. Natomiast oczywiście, jeśli wycinamy drzewa, to powinniśmy dbać o to, aby na ich miejsce sadzić nowe. To logiczny ciąg zdarzeń. Tak, z całą pewnością Jelenia Góra powinna być miastem zielonym, zadrzewionym, pięknym pod tym względem. Moim zamiarem jest zająć się nie tylko odnową drzewostanu, natomiast generalnie architekturą zieleni, która wymaga i pozostawia wiele do życzenia. Zdecydowanie tak, jest to jeden z moich priorytetów i jedno z głównych spostrzeżeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta. Ciągle za mało w Jeleniej Górze jest terenów zielonych, parków. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że realizując inwestycje trzeba ponieść koszty związane z drzewostanem, ale trzeba te koszty natychmiast kompensować nasadzeniami w innych częściach miasta. Oczywiście, że tak. Ja jestem w ogóle człowiekiem ekologii, produkuję odnawialną energię i dla mnie kwestia zieleni i kwestia natury jest bardzo istotnym elementem życia i prywatnego, i zawodowego. Dlatego tak, oczywiście zielone miasto to miasto, w którym ludzie lepiej żyją i to popieram.